Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bravo Papa Alfa 07, Mieczysław. Moje QTH to Biała Podlaska, oczywiście Polska Wschodnia. Wszystkich witam. Ja się znajduję na rzece Bug. Oczywiście nie graniczna to rzeka, ale jednak to jest Bug i w miejscowości Fronołów. Tu widzicie Państwo stary most dawniejszy. Za cara jeszcze był budowany. Także w tej chwili jeszcze jakaś kolejka, taka bus chodzi jakiś, szynobus i oczywiście przewozi ludzi w sumie na północ. Na północ jedzie dokładnie do Białegostoku. I jestem przy okazji wędkarzem, pochwalę się, że jestem wędkarzem, oczywiście. No a z łowieniem ryb, no to różnie bywa, raz się złapie, raz się nie złapie, nie? A najważniejsze, miło spędzać czas nad rzeką, oczywiście radować się piękną, fajną pogodą, a przy okazji także piękną, piękną przyrodą, o, przyrodą nad Bugiem. Piękna przyroda, piękne rośliny, bardziej drzewa. To jest rzeka, która nie była ruszona żadnym kilofem przez ludzi, także jest na wschodzie Polski, znajduje się. Oczywiście jest tutaj czyste ekologiczne powietrze, także wszystkich chętnych bardzo zapraszam na wschód, dokładnie tutaj na rzekę Bug. Przy rzece Bug znajduje się bardzo dużo domków turystycznych już. W tej chwili, jeżeli ktoś ma chęć, to można również domek sobie wykupić, plac i postawić w lesie niedaleko rzeki Bug. O. Także Mieczysław, Biała Podlaska, również się zajmuje czasami wykopkami, wykupuję jakieś monetki i szukam po prostu, żeby się nie nudziło, nie? Oprócz tego kiedyś się zajmowałam ogrodem, działką, o, a teraz niestety tylko zostało CB Radio, dalekie łączności. Oczywiście, no i wędkarstwo albo wykopki, także nie ma się kiedy nudzić, oby tylko chęci były pójść i zdrowie, o, na ryby albo na wykopki. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, jeszcze raz się kłaniam i kłania się Polska Wschodnia, Bravo Papa Alfa 07, Mieczysław. Życzę połamania kija dla wszystkich wędkarzy, a także dla wszystkich DX-menów, oczywiście bardzo dalekich DX-ów i potwierdzonych. Do usłyszenia, do następnego miłego spotkania, oczywiście wizyjnego i fonicznego. Pozdrawiam, do usłyszenia, bye bye.